Dobry wieczór Państwu. Witam na ostatniej w tym sezonie konferencji prasowej po meczu Ekstraligi Koszykarskiej w Łańcucie. Muszynianka do Melo Sokół Łańcut przegrywa dzisiaj u siebie z Tauronem GTK Gliwice 71-96. Tradycyjnie pierwsza część konferencji to goście. Są z nami trener GTK, pan Paweł Turkiewicz, jest z nami gracz GTK Kadry Gray i rozpoczniemy to podsumowanie od zawodnika. Kadry, few words about the game, please. To the microphone. Yeah, a few words about the game. I thought we came out and we played really hard. I talked to the guys earlier just about, you know, finishing the season off on the right note, playing for ourselves, because, you know, in practice we play hard all week. Man, I just gotta thank God we got the victory and we did what we had to do. Thank you. Pytania, questions? Thank you. No i teraz tradycyjnie mecz podsumuje spontanicznie trener gości, pan Paweł Turkiewicz. Bardzo prosimy. No cóż, no co komentować. Wygraliśmy mecz. Łańcut w takiej dyspozycji, w momencie, kiedy wiadomo, że po ostatniej kolejce okazało się, że już spada z ligi. Dzisiaj kolejni gracze nie uczestniczyli w meczu i na pewno było im ciężko. My gramy w każdym kolejnym o zwycięstwo. Chcemy jak najlepszym bilansem zakończyć sezon. Tak jak Kadry powiedział, zawodnicy dobrze trenują, chcą cały czas się bić i czeka nas ostatni mecz derbowy, także na pewno się pobijemy. A tu no co, no taki mecz, który gdzieś dobrze nikomu się nic nie stało i na pewno Kadry też dałem pograć wszystkim zawodnikom, także każdy wykorzystał, myślę, że swoją szansę i tyle. Nic, dziękuję. Czy są pytania? Jeśli nie, dziękujemy, gratulujemy panu trenerowi, gratulujemy zespołowi i do zobaczenia.